Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. Chciałem pokazać, jak można zrobić własną konfigurację fontów w interfejsie użytkownika. To UI tutaj to jest taki skrót angielski, który oznacza lub też tłumaczy się go jako User Interface, czyli właśnie interfejs użytkownika. Zobaczmy, co można zrobić w takim razie w takiej konfiguracji fontów. Otóż, jeżeli otworzę okno z konfiguracją, które otwiera się zwykle po Ctrl-Alt-U, to wtedy mogę na zakładce System wybrać sobie różne informacje lub też mogę sobie wybrać różną konfigurację dotyczącą fontów. Pierwsza z tych opcji konfiguracyjnych to jest DPI, czyli ilość, powiedzmy sobie, punktów na calce skaluje dokładnie cały interfejs. Skalowane są także takie elementy, których normalnie przeskalować nie mogę. Na przykład zobaczcie, mogę sobie skalować te panele, które są tutaj bez problemu, ale nie mogę tego zrobić w Outlinerze. Tego typu skalowanie możliwe jest globalnie dla całego Blendera przy zmianie właśnie tego DPI, który mam tutaj. Zwykle ustawiam sobie 109, 112 różnie. Robię to pod tym kątem, aby było widać w tutorialach dość dobrze te wszystkie literki. Teraz pozostałe opcje, które są związane z fontami, w większości zlokalizowane są w tym niewielkim obszarze tutaj. Mamy tutaj coś takiego jak Interface Font. I to jest takie pole, w którym możemy wprowadzić sobie na nasze własne czcionki, które zmieniają całkowicie wygląd interfejsu. Aby to zrobić, wystarczy tylko kliknąć tą małą ikonkę, otworzyć sobie fonty. No, tutaj widać tutoriale, które są obecnie przygotowywane. Wybiorę sobie teraz jakiś font, który służyłby do zmiany interfejsu. Mam tutaj całą listę i na przykład pierwszy lepszy, taki o, bam. I od razu mam zmienione fonty we wszystkich elementach Blendera. Wyglądają tak sobie. Oczywiście musiałem powiększyć trochę wygląd okien, tam rozmiar tych fontów zmienić. No i są. Oczywiście, jeżeli ktoś chce i ma jakieś artystyczne zapędy, to może sobie takie fonty tutaj ustawić w jakiś sposób, wybierając je sobie. Chociaż jeżeli przegniecie i wybierzecie jakieś dziwne, to wtedy można, no nie wiem, załatwić sobie Blendera i mieć niezbyt czytelny interfejs, tak jak na przykład teraz. Trudno byłoby pracować w czymś takim. No a jeżeli będzie jakieś 1 kwietnia, akurat będę nagrywał tutorial, to postaram się pamiętać o tym, żeby takie fonty ustawić, wtedy nic nie będzie widać. To oczywiście bez sensu, trochę żartuję. Jeżeli usunę te fonty stąd za pomocą Delete i dam Enter, to w tym momencie interfejs wraca do standardowej postaci. To są fonty wbudowane w Blendera. Ten font nazywa się prawdopodobnie Droid Sans i można go sobie znaleźć w drzewie, w którym są pliki Blendera. Pokażę może, jak można to zrobić, ponieważ Linux nie powinien być nam obcy. Wejdę tylko do miejsca, gdzie jest skompilowany Blender i tutaj puszczę szukanie globalne po całości i wyszukam słowo takie jak Droid Sans. I widać, że na takich ścieżkach mamy spakowane fonty typu Droid Sans. Mam także kopię zapasową tych fontów, ponieważ te, które są tutaj, to nie jest Droid, to jest inny font. Sprawdzałem, czy podczas kompilacji Blendera można wkompilować trochę inne fonty w interfejs. Jak widać, nie za bardzo można, ale za chwilkę do tego wrócę. Mamy także możliwość również ustawienia sobie fontów tzw. międzynarodowych. Jest taki checkbox tutaj jak International Fonts. Jeżeli go zaznaczę, wtedy pojawia się dodatkowo jeszcze coś. O, i teraz widzę, że to jednak wkompilowanie zadziałało. Ha, niezłe. Dopiero teraz to zobaczyłem, chociaż wcześniej sprawdzałem i wydawało mi się, że nie działa. Super. Dobra, w takim razie ten font, który teraz jest tutaj ustawiony, to jest inny font niż ten standardowy w Blenderze. Udało mi się go wkompilować w program i teraz można mieć po prostu inne fonty dla innych języków. Oczywiście, jeżeli rozwiniemy sobie to drzewko, to zobaczymy różne języki i jak widać w tych językach niekoniecznie te fonty istnieją. Na przykład jak wybiorę sobie jakiś japoński, czy tam hinduski, no to tutaj w terminalu, w tym oknie, przepraszam, nie za bardzo to widać. Nie widać także tego w różnych innych miejscach, w których można by się było spodziewać, że takie coś będzie. A więc ten font, który wybrałem, nie jest najszczęśliwszy, ale mimo to cieszy mnie to, że działa. Teraz, gdybym chciał wrócić do normalnych fontów, to po prostu musiałem przekompilować Blendera, co mi zajmie około 10-20 minut, więc już zostanę z takim. Albo może zrobię wyjątek i uruchomię inną kopię. To jest kopia pochodząca bezpośrednio od twórców. Jest to gałąź Gooseberry, w związku z tym ona ma tutaj dodatkowych kilka opcji w shadingu, na przykład głębia ostrości oraz taki symulowany ambient occlusion, ale nie o tym chciałem mówić, więc przechodzimy szybko do konfiguracji. Tam, gdzie jest standardowa sytuacja bez zmian i International Fonts wyglądają w tym momencie tak samo, wtedy kiedy je włączę. Oczywiście teraz mogę wybrać sobie na przykład japoński
i określam następnie, co w tym interfejsie chciałbym mieć po japońsku. Wtedy trzeba zaznaczyć sobie jeszcze tłumaczenie. Jeżeli wezmę sobie interfejs na przykład, to bam, mam wszystko po japońsku i cały Blender staje się o wiele mniej zrozumiały niż był przed chwilą. Chociaż przypuszczam, że dla początkujących i tak nie ma wielkiej różnicy. Tak czy inaczej, mogę sobie przetłumaczyć na przykład niektóre elementy, takie jak na przykład dymki podpowiedzi. Jeżeli przytrzymam teraz nad jakimś checkboxem dymek, to widzę, że jest wyjaśnienie po japońsku. Wygląda to super i nadaje się to na świetny dowcip dla kogoś, kto prawdopodobnie go i tak nie doceni i będzie się denerwował. Więc lepiej tego nie róbcie. Tak czy inaczej, te tłumaczenia, które są tutaj, to mamy tłumaczenia zakończone. Mamy także ukraiński, rosyjski, portugalski i tak dalej. Mamy także tłumaczenia, które są w toku. I tutaj są tłumaczenia częściowe, na przykład jak wybiorę sobie arabski, to wtedy te dymki mogą być po arabsku gdzieś tam przetłumaczone, ale w przypadku nowych fontów, czy nowych opcji, tak jak widać tutaj, to tłumaczenie nie jest kompletne. Także można się czasami też naciąć na to, że i tak pozostanie w interfejsie angielski. Niestety, mówię o tym niestety dlatego, że nie ma tutaj również polskiego. Wydaje mi się, że w Polsce zdecydowaliśmy, albo po prostu nikt się za to nie zabrał, zdecydowaliśmy, że nie warto tłumaczyć Blendera na język polski. Gdyby jednak były osoby, które chciałyby takie tłumaczenie wykonać, no to musiałyby się trochę przyłożyć, bo do tłumaczenia jest co najmniej kilka tysięcy różnego rodzaju napisów. I takie coś można zrobić. Wtedy moglibyśmy mieć tutaj również coś takiego jak, przynajmniej w trakcie, tłumaczenie polskie, ewentualnie jako starting. Perski na przykład jest zaczęty, też nie ma zbyt wiele elementów. Także w ten sposób można sobie zmienić fonty. Jeżeli teraz wrócę do swojego poprzedniego Blendera, to jak widzimy, te fonty zostały tutaj wkompilowane przeze mnie i są zupełnie inne. Oczywiście te osoby, które kompilują sobie Blendera, mogą to bez problemu zrobić. Żeby takie coś zrobić, trzeba na początku mieć jakiś font, a więc przejdę może znowuż do terminala, tak jak to najbardziej, że tak powiem, lubię. Wejdę sobie do miejsca, w którym trzymam fonty. Mam tutaj różnego rodzaju mnóstwo różnych fontów, większość z nich jest darmowa, część pochodzi spod Windowsa, więc darmowa nie jest, przynajmniej nie taką licencję ma, jaką bym lubił. I teraz jeżeli chciałbym jakiś font wziąć, wybrać, na przykład Source Code Pro z darmowym fontem TTF, to mógłbym wziąć na przykład tego typu font, taki jak ten, i go zapakować do Blendera. Na początek jednak potrzebuję go skopiować, więc skopiuję go najpierw do katalogu, w którym trzymam kompilację Blendera. Musiałem tutaj podać jeszcze nazwę tego fonta, więc wkleję ją tutaj przez Shift Insert. Bam, skopiowało się. Teraz przejdę do katalogu Blender Git Blender. Ten mój font leży tutaj. No i teraz należałoby tylko go spakować i nazwać tak jak tamten, którego Blender używa. I można go spakować po prostu normalnie gzipem, a więc piszę gzip source code pro, bam. Został spakowany, teraz jest rysowana na czerwono w terminalu i jego nazwę mogę zmienić z tego source code pro na droid sans ttf.gz. Po takiej operacji mogę ten plik wrzucić do, zdaje się, katalogu release i później data files. Możemy to zrobić, więc przeniosę droid sans do release, wejdę do tego release i tutaj w data files jest ten font gdzieś spakowany. Widzę także, że jest déjà vu sans jakiś spakowany, który również można byłoby wykorzystać, ale nam chodzi o ten, który był w interfejsie. Teraz go tutaj nie widzę. Aha, jest katalog fonts i teraz proszę bardzo, wystarczy tylko, że tamten picture wrzucimy do tego fonts. A więc wchodzę do fonts, tutaj jest ten droid sans, no i przenoszę tamten droid sans w to miejsce. Widać, że się zmieniła jego wielkość, jest troszkę mniejsze niż tamten. Jeżeli teraz skompiluję Blendera, to zostanie w Blendera wbudowany ten font i dzięki temu będę miał w interfejsie taki dziwny wygląd jak teraz. Ten font jest bardzo jasny, bardzo cieniutki, akurat taki wybrałem. Ten, który teraz wrzuciłem, to jest bardzo gruby z kolei. Nie będę tej kompilacji teraz prowadził po to, aby to pokazać, to trwa zbyt długo, ale tak czy inaczej wiemy, że można sobie zmienić fonty w interfejsie i te fonty niespodziewanie włączyły mi się właśnie tutaj, przy tym International Fonts. Jest jeszcze jedno miejsce, które wymagałoby takiej zmiany, ale której niestety nie udało mi się przeprowadzić, jeszcze sprawdzę raz. To jest miejsce, które związane jest z edytorem tekstowym w Blenderze. Był jakiś czas temu taki spory problem, że w tym edytorze tekstowym ktoś chciał pisać po japońsku i nie za bardzo mógł. Jeżeli powłączam sobie różne rzeczy i tutaj zacznę pisać, no to teraz jeszcze muszę dodać nowy blok tekstowy. Widać, że ten font tutaj to jest domyślny font, taki, który był zawsze w Blenderze, którego nie udało się zmienić nawet przez tą kompilację. A więc na możliwość pisania fontami rosyjskimi na przykład, czy jakimiś innymi, będziemy niestety musieli poczekać. Mimo tego, że tutaj jest napisany tekst internal,
i nie można tego zmienić, więc nie znalazłem nigdzie opcji, które by zmieniały rodzaj fontów wyświetlanych w tym edytorze. A co za tym idzie, na przykład Japończycy czy inni ludzie piszący tymi dziwnymi językami azjatyckimi mają spory problem. Ostatnio słyszałem, czy tam widziałem, że Antony Rioltakis, czy jakoś tak podobnie się wymawia jego nazwisko, zajmuje się kodzeniem tego i no, w tych językach pisze się od strony prawej do lewej w ogóle, więc jest to jakiś kosmos. I jest to jakiś temat na razie dosyć zaawansowany, ale nie jest jeszcze ukończony. Także myślę, że to wystarczyłoby chyba na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o fontach. A pokażę jeszcze jedną rzecz. W Filmsach możemy zmienić sobie coś takiego jak text style, to również wiąże się z fontami. I możemy zmienić na przykład cieniowanie albo jakieś takie podświetlenie podprogowe tych napisów. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład panel title, czyli te panele, które są tutaj zatytułowane, to możemy wybrać sobie na przykład shadow size, zwiększyć do 5, a później shadow alpha podbić. I wtedy widać, że te napisy tutaj stają się trochę jaśniejsze albo na przykład stają się ciemniejsze. A więc mamy pewną kontrolę nad fontami w takim sensie, że możemy zmienić troszeczkę ich wyświetlanie. Możemy podbić lekko ich widoczność. To działa dobrze na przykład na wyświetlaczach z retiną, ponieważ to jest taki jakby na ułamek piksela nieraz zmienianie wyglądu takich napisów, co może zwiększyć czytelność i w ogóle miodność przy korzystaniu z Blendera. No dobra, teraz już kończę. Dziękuję za uwagę. Już wiemy, jak pozmieniać sobie fonty, gdyby ktoś chciał. Do zobaczenia.